Tytuł kursu: Podstawy, elementy prawa administracyjnego. Moduł: Administracja publiczna w Polsce. Prawne formy działania administracji. Temat: Organy administracji rządowej i ich zadania. Struktura administracji publicznej w Polsce nie jest jednolita i prosta. Konstytucja nie dokonuje podziału organów administracji rządowej na naczelne organy administracji rządowej i centralne organy administracji rządowej. Jednak inne akty normatywne, ustawy i rozporządzenia odwołują się do takiego podziału. Administracja publiczna w Polsce dzieli się na organy naczelne i organy centralne. Naczelne organy administracji rządowej są to organy, które wchodzą w skład Rady Ministrów. Organy będące naczelnymi organami administracji rządowej zajmują nadrzędną pozycję wśród innych i są one powoływane przez prezydenta lub przez Sejm. Centralne organy administracji rządowej nie wchodzą w skład Rady Ministrów, a ich powołanie nie wymaga decyzji Sejmu czy prezydenta, a jedynie naczelnego organu administracji rządowej. Rada Ministrów to jeden z naczelnych organów administracji publicznej w Polsce. Kieruje całością administracji rządowej oraz prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. W jej skład wchodzą prezes Rady Ministrów i ministrowie. Ponadto w skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów i przewodniczący komitetów określonych w ustawach. Rada Ministrów jest organem kolegialnym. Każdy z członków Rady Ministrów, oprócz tego, że jest członkiem Rady Ministrów, jest również samodzielnym organem administracji rządowej. Do zadań Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa, niezastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. Kolejnym z organów naczelnej administracji rządowej jest prezes Rady Ministrów. Przysługuje mu wyłączne prawo do występowania do prezydenta RP z wnioskiem o powołanie lub odwołanie członka Rady Ministrów. Ministrowie to monokratyczny organ naczelny. Zgodnie z konstytucją ministrów można podzielić na dwie grupy. Ministrów kierujących określonymi działami administracji rządowej oraz ministrów wypełniających zadania wyznaczone im poprzez prezesa Rady Ministrów. Minister jest zobowiązany do inicjowania i kierowania polityką Rady Ministrów w stosunku do działu, w którym kieruje, oraz do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzeniach Rady Ministrów. Jeden minister może kierować kilkoma działami administracji publicznej. Na przykład minister gospodarki i polityki społecznej kieruje następującymi działami administracji rządowej: gospodarką, pracą, rozwojem regionalnym, turystyką i zabezpieczeniem społecznym. Minister wykonuje swoje zadania za pomocą sekretarza, podsekretarza stanu oraz gabinetu politycznego ministra. Minister ustala w drodze zarządzenia regulamin organizacyjny ministerstwa określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych oraz innych jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra. Minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność podporządkowanych organów, urzędów i jednostek. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.